Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony ja, Ali, a to kolejny odcinek z Margonem. Mamy kostka i w tym odcinku właśnie poszukamy sobie herosów. Poszukamy herosów, pobijemy E2. Taki typowy miksik będzie zrobiony, także tak, nie ma nikogo dosłownie. No dzisiaj troszkę wcześniej postanowiłem ponagrywać, żeby na pewno znaleźć sobie wszystkich herosów i tak dalej. Zaczniemy od kostka. No mam nadzieję, że dam radę, że mi dopisze szczęście. No tutaj nie jest wcale tak źle. Jeszcze mam OR-kę. No do niej nawet nie doszło. Mamy unikat z kostka, także tak, po kościeju lognijmy sobie na dwójki. Zacznijmy od Mazurnika, następnie mamy Goplana na jednym, jak i na drugim privie, na którym gram. Później mamy Seta, no i dalej Bergasie jeszcze Respi. Dobra, czyli tak, tutaj Mazurnik nam nic nie dał, zobaczmy jak pójdzie z Goplaną. Czy może Goplana coś da? Stoję tam na błogu z lotem, także mam nadzieję, że to coś da. A na razie nie daje zbyt wiele. No takie, no to, że da złoto unikatowe, to w sumie dla mnie nic, tak. Teraz zobaczmy jak Goplana na drugim serwerze. Tutaj stoję bez Boga. No, też nic. I zobaczmy jak Set się tutaj nam popisze, bo już powinien również stać. A dalej poszukam jakichś innych herosów. O, tutaj również Bogo z lotem. O, dał herozbroję. Okej, fajnie. Przynajmniej tyle. Dobra. To ja dalej szukam dla was herosów. I cyk, mamy opętanego Palladyna, którego również sobie ubijamy na pełnej. Dobra, damy sobie tak. Mam nadzieję, że sporo tych dotyków powchodzi. Jeszcze przed tą zmianą, która jeszcze nie weszła na szczęście. O kurde. On ładnie mi tutaj bije swoimi CBK-ami. Ale czyżby bez straty HP? Naprawdę nice. No ale niestety lot też nie jest zbyt piękny. Sobie od razu tutaj jeszcze sprawdzę z wami dwa respy przewodnika, bo przewodnika właśnie szukałem i to nie tą postacią, bo tutaj mam jeszcze resztkę Boga, tylko moim drugim tancerzem. Lognijmy sobie teraz tutaj na Bergę. Jest Berga i co do Berga? Berga nic nie dała, także no, ja lecę dalej. I cyk, przed kolejną falą E2 mamy kolejną falę jakby kościeja, bijemy go po raz kolejny i cyk, dał nam heroik, proszę bardzo, heroiczne buty na Paladyna, także teraz logamy szybciutko po E2-eczkach i zaraz postaram się znaleźć kościeja, ale no nie wydaje mi się, żeby, twój co ja mówię, kościeja, złego przewodnika, postaram się znaleźć złego przewodnika jak i na Inferno. Też na Dionizos. Na Dionizos zostało mi już tych respów naprawdę niewiele. Natomiast na Inferno, no wszystko musiałbym jeszcze sprawdzać. Sprawdźmy sobie teraz tutaj Goplanę. Cyk. I nic Goplana nie dała. Co tam nam jeszcze zostało? To tutaj nie stoję na E2, tu też. Czyli została nam jeszcze w sumie Berga, bo dwoma postaciami na Dionizos, z którymi stałem na E2, no niestety z nich zszedłem, żeby na przykład zbić Obka albo szukać przewodnika. Także tu mamy Bergę, bijemy ją sobie. Cyk. No i to w sumie tyle. Ja lecę dalej za herosikami. No proszę, mamy złego przewodnika. Od razu lejemy go na Pyrkę i. Spodziewałem się tego, szczerze powiem, spodziewałem się tego i to bardzo, no naprawdę. Także szukam dalej czegoś ciekawego. Powiem wam, tak sobie szukam tego przewodnika i szukam. No i respią mi się te dwójki w międzyczasie. Ale też chciałem wam podziękować, bo nabiliśmy już, jak sami widzicie, prawie 2500 subskrypcji na moim kanale. Także naprawdę kozak, kozak. Oczywiście wiem, że... To w... O, mamy przewodnika. To teraz mam nadzieję, że da coś dobrego ze względu na moją przemowę. I cyk. No super, zwój. To tak, no ja oczywiście chciałbym więcej tych subskrypcji. Przepraszam bardzo. Jeszcze mój głos, że tak powiem, nie odzyskał swojej formy
sprzed czasów choroby. Jeszcze dalej mnie trochę trzyma to przeziębienie, choróbsko głupie. No i tak, mam nadzieję, że po prostu damy radę więcej wbić tych subskrypcji, znacznie więcej. Że no, wbijemy się jakoś troszkę w tym rankingu. No i byłoby mi naprawdę bardzo miło, jakbyście mi w tym pomogli. Bo w sumie bez waszej pomocy to ja nic nie zrobię. No i dobra, lecimy sobie jeszcze na Bergę, a ja dalej lecę za jakimiś heruskami w sumie. Poszukamy coś teraz, myślę, jakieś mulermy może, coś takiego, bo dema nie ma, dema nie ma. Także dobra, no to widzimy się zaraz. No i dobra, mamy kolejną porcyjkę elit drugich. Kurde, powiem wam, że ta chrypka mi nie daje spokoju, ale mam nadzieję, że w końcu jakieś elity drugie, jeśli nie chrypka, to ulegną i dadzą nam jakąś legendarną zdobycz. No niestety nie te. Co tu jest? Jest jeszcze set i jest jeszcze coś ciekawego. Ano, mazurnik. I jest chyba jeszcze nawet możliwość ubicia łowczyni na zastępcy. Także ja bardzo, bardzo dokładnie i chętnie się do tego przyjrzę. Atakuj. No, dobra. Także robimy cięcie i zaraz zobaczę, co i jak dałoby się ogarnąć z tym biciem łowczyni. No i dobra, tutaj na zastępcy bijemy sobie tolloczka. Dalej lecimy sobie na zastępcy, zobaczymy, co on robi na 190. No bo logam dzisiaj pierwszy raz na niego w sumie. I zobaczymy, zobaczymy, jakby to wyglądało tutaj. Co on tutaj robi? Stoi na byczku, także okej. Z byka no nic ciekawego nie lota, ale widzę, że zbiera potki, to mu złapiemy potkę. I jeszcze na 167 zobaczymy, co się dzieje. Też jestem w sumie trochę ciekawy, co by można było tutaj zbić. A tutaj na burku stoi, no proszę. No i burek nic mu nie dał, także logamy już na swoje postacie. No i dobra, lecimy sobie z kolejną porcją medwójek, ale mam już znalezionego jednego herosa, także aż tak biednie nie będzie. Bo dwójki zapewne nic, dosłownie nic nie dadzą, także liczymy, że przynajmniej heros coś da. Ja osobiście liczę na runy. Ja liczę na runy i tutaj mamy, no cóż, set coś też już mi nie daje, coś się troszkę psuje. Coś mi się trochę psuje, dobra, tutaj może Berga trochę poratuje. No nie no, ona nigdy nie ratuje. I jeszcze mamy mazurnika. Mamy mazurnika, a po mazurniku zbijemy sobie tego herosa właśnie. No i jestem ciekawy w sumie, co z niego spadnie, bo dawno, naprawdę dawno go nie biłem. Dobra, mamy tutaj mazura i mazur nic nam nie daje, także jedyna nadzieja w herosie. A po herosie lecimy z kolejnymi herosami. Szukaniem oczywiście. Poszukam też na Inferno, tak jak mówiłem, coś jakieś mulermy czy czegoś takiego. No a my mamy tutaj Patrysia, mamy Patrysia, także podbijamy do Patrysia, bijemy go na łeb i unikatowy kapelusz, super. No, także ekstra, po prostu super. Dobra, także robimy kolejne przejście po elitach drugich. Powiem wam, że nada, nic nie mogę znaleźć z herosów, to jest totalna patologia. Mi się to nie podoba, ja się na takie coś nie pisałem. Przynajmniej mi dwójek nie wybijają. Na razie przynajmniej tego nie robią. No ale tak, no żeby ten odcinek był kompletnie zrobiony tak jak ja chciałem, no to jeszcze przydałoby się znaleźć paru herosów. Dobra, cyk i nie ma nic. Jeszcze zobaczmy, co Berga odda, no a później lecę już dalej szukać herosów, bo jednak no przydałoby się. A jeszcze sprawdzę tutaj szybciutko jednego respa dema. No, bo dopiero ma jakby respa od 3 minut. Także tak, no, ja wracam i szukam dalej. Kurde, nie wiem co się stało, ale wywaliło mi nagrywanie. Wiem tylko, że się dźwięk przez chwilę jeszcze nagrywał, co mnie bardzo, bardzo smuci. Ale no cóż, no nie poddajemy się i lecimy dalej.
Lecimy dalej z tym wszystkim. Hec tutaj Berga. I jeszcze set. Jeszcze set, a po secie lecimy za Karmazynem. Kurde, no nie fajnie się zrobiło, bo była taki fajny odcinek się nagrywał, a tutaj musiałeś coś zwalić. Także lecimy teraz za Karmazynem. Takim, myślę, że poniżej 20 minut odcinek zrobimy, bo jest no, naprawdę solidny. Dużo herosów jest. Bo ilu mamy? Dwóch kostków, dwóch przewodników, Opek, Karmazyn, Kostek, Karmazyn zaraz będzie jeszcze Patryk, znaczy był Patryk. Poszukamy jeszcze Mulermy i tak to cały czas dwójki bijemy. No to kozak, jak dla mnie kozak. No i co tam jeszcze mógłbym ewentualnie poszukać? No Mulermy poszukamy zaraz. Jeszcze ewentualnie mógłbym poszukać Karmazyna. Albo o, złodzieja mógłbym poszukać, chociaż nie, złodzieja nie lubię szukać. Niby on nie ma wcale jakichś trudnych respów, ale nigdy nie lubię go szukać. Tym bardziej, że zawsze się rozczarowuje, że ktoś go zbił i... No dramat, po prostu dramat. Dobra, lecimy szybciutko, jeszcze została nam... Dosłownie część mapki nam została do rozpoczęcia szukania Karmazyna. No i mam nadzieję, że ten chociaż da coś ciekawego. No bo co, dzisiaj tak, przewodnik dał zwoje, mówię o Dionizos, Kostek dał unitarcze, Patryk dał kapelusz unikatowy, także sama żenada, nie ma nic ciekawego, ale jestem pewny, że tutaj Karmazyn stoi, no i jest, stoi Karmazyn, także lejemy sobie go od razu, boom. I to buty, no nie wierzę. Unikatowe buty dał. Ale żenada, dobra. Także ja robię kolejne cięcie i myślę, że widzimy się jakoś za parę chwil, no. Dobra, przeszukamy sobie Demonisa. Raczej stać nie będzie, ale przy okazji sobie po prostu pozbijamy dwójki. A no, zawsze można sobie machnąć szybko. Można sobie szybko machnąć jego respy, tak? Można? No można. Także no, lecimy sobie. Teraz spójrzmy sobie komnaty, a później już z komnat tepnę się na... No, STS, dokładnie. Tepnę się na STS. No bo tutaj jest ten jeden respik, ale chodzi mi głównie o tą dwójeczkę, która tutaj się kryje. O ile jest. Mam nadzieję, że jest. Patrzcie, nie ma. Naprawdę nie ma, dobra. To chodźmy na STS. Dobra, tutaj jest Sataniel, Ananiel też jest, także super, ale najpierw sprawdźmy sobie respy. Może uda się znaleźć dema. Stoją sobie dwie dwójki, także super. Mam pewność, że jakby się zrespił tutaj, to nikt go nie zbił. A jest no, godzina, półtorej godziny do maksa tego, Demonisa. Także no, mam dużą nadzieję, że może stać. O, tutaj. No, żadnych ciekawych lotów. Niestety nie te rękawice, które ja bym chciał z Zufa spadły. No, niestety. No i dobra. Także no nie ma Demonisa. Jeszcze się wrócimy przez lochy. Wrócimy się do Bergi. Żebym sobie na niej postał. No bo możecie sobie zobaczyć Bergę. Gdzie jest Berga? Ale zgubiłem Bergę. Bergi mam najmniej bić, bo 79. No nie, dobra, Sadoli. A na Sadoli no ktoś cały czas stoi właśnie. To jest śmieszne. Ale no Bergi tak to mam najmniej bić. Z tych wszystkich tutaj dwójek. Na Sataniela już mam nawet legendę, więc tam się na razie nie pcham. Sprawdzę sobie jeszcze tutaj te trzy respy. Raz, dwa i trzy. No i tak to będę miał pewność, że nigdzie na pewno nie stoi, bo tych respów jeszcze nie sprawdzałem, ale liczyłem, że będzie gdzieś na tych respach. Aha, tu ktoś wybił, bo tu powinna stać grupka. Także możliwe, że już dema nie ma. To jest bardzo możliwe. Tak samo tutaj ktoś wybił. Aha. No dobra, sprawdźmy, czy jest Berga. No jest Berga. Okej, bijemy sobie Bergę i Bergi nic. Berga nam nic nie dała.
Także co możemy teraz zbić? Seta. O, super. Seta. Może będzie seta na ledze, na legę. I cyk. Uni. No, chociaż tyle. Chociaż tyle. I sprawdźmy sobie jeszcze od razu goplanę. Później mazurnika. No i zobaczę, poszukam jeszcze tej Muller teraz. No bo jak dema mogło nie być, tak nie ma. Ale mazurnik powinien zdać. No bo nikt go nie bił od nas. No i jak to wygląda? 501 pitch, dwie legendy. No nawet nieźle, nawet nieźle. Mi się wydaje. Przydałoby mi się coś pobić na tym 300. No ale wszystko jest pozajmowane. Dobra, i cyk. Dajemy sobie haps. Hajsik. I jeszcze teraz tylko mazurnik. Mazurnik, mazurnik. Hyc. Nic ciekawego. No dobra, to jeszcze sobie szybko teraz jeszcze tego Tarmusa ubiję, bo teraz tam się zatrzymałem, bo już tą postacią niczego nie szukam do odcinka. Także mogę sobie pobić tutaj właśnie tego cepa. No, nic też nie dał, także no cóż. Ja sobie poszukam czegoś i zaraz się widzimy. Dobra, także jestem. Zbiłem sobie właśnie seta. Ogólnie no Muller nie ma. Nie ma nic, a szukałem trzech herosów. To jest patologia. No i w sumie no, nie widzę sensu, żeby ciągnąć to dalej. Bo no nic nie ma, wszystko jest pozbijane. Jeszcze ewentualnie mogę sobie zrobić road po E2-kach. Tutaj chyba tylko plana. Cyk, nic nie ma. I jeszcze mazurnik. I na mazurniku już skończymy. Także ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobał taki filmik z szukania herosów i latania, bo no sporo czasu to zajmuje, żeby poszukać, pobić jeszcze te dwójki. No ich w sumie jakoś dużo nie było, ale no to szukanie głównie dużo czasu zajmuje. Także no mam nadzieję, że wam się podobało. Jeszcze tutaj mazurnik na dopełnienie. I to tyle w sumie. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.